Siemaneczko, cześć, z tej strony Dragon. Dzisiaj pokażę Wam tutaj to moje miejsce, co mam za plecami. Kiedyś to wyglądało inaczej, dzisiaj to wygląda jeszcze inaczej. Ale chcę ogarnąć patch panel i EDV-y. Także za chwilę Wam pokażę, jak to pomieszczenie wygląda dzisiaj i co dzisiaj będę robił. No i tu jest moja rozdzielnica. Tutaj jest ten cały mój patch panel. Szafa rakowa wykonana samodzielnie. Tam widać kanały, puszki hermetyczne oczywiście. Wszystko Wam powiem w swoim czasie. Tu jest też spaghetti. Ok, dzisiaj biorę się za tą robotę. Tutaj jak widzicie jest wszystko jeszcze dokończone. Powoli chcę to zacząć ogarniać. Mam trochę czasu, także biorę się za robotę. Dzisiaj chcę skończyć ten patch panel. Będę do tego używał takich właśnie oto periotek. Period 45. Zobaczę, albo nagram teraz podczas łączenia, albo wykorzystam materiał, który kiedyś nagrywałem na budowie. Nie wiem, zobaczę. Może nagram tutaj. Także do dzieła. No i jeszcze wracając do tematu tej całej mojej rozdzielnicy, która jest tutaj. Wiadomo, jest to jeszcze nieskończone. Jeszcze podłączenia nie zostały wszystkie wykonane tak, jak powinny być. Dlatego to jest niezłożone. I tak, kiedyś, oczywiście w moich filmach mówiłem dużo o tym, że wszystko będę ciągnął do rozdzielni. I dla teraz całej jasności tego wszystkiego, nie to, że ja nie wiem jak wymawiać to, jak mówić o tym, że jest na przykład, jeżeli jest skrzynka z bezpiecznikami, to jest rozdzielnica, a nie rozdzielnia, bo rozdzielnia to jest osobne pomieszczenie. Teraz właśnie widzicie, co miałem na myśli. Mam osobne pomieszczenie, gdzie będą znajdowały się bezpieczniki, znaczy nawet się nie będą znajdowały, tylko już się znajdują, gdzie będzie szafa rakowa, gdzie będą inne sterowniki do rolet, do innych rzeczy, do schodów i tak dalej, co tylko będę chciał, to sobie tutaj będę mógł łączyć, przełączać, przepinać, sterowania, nie sterowania, cuda na kiju, oczywiście jeżeli co, jeżeli masz położoną instalację w topologię gwiazdy. Najlepsze położenie, najlepiej, najwięcej możliwości, także zawsze o tym mówiłem. W każdym filmie, na przykład o oświetleniu, tam to znajdziecie. Także biorę się za robotę. Ok, teraz jak widzisz, tutaj mam te opakowanie z tymi właśnie RJ-kami. Dlaczego używam tej firmy? Dlatego, że mam też z tej firmy patch panel i wtedy te wtyczki będą elegancko pasowały tutaj, żeby je wpiąć. Nie wszystkie pasują do każdego. I teraz tak, do podpięcia tego wszystkiego, do złożenia będę używał rurki do ściągania izolacji, żabki. Teraz się może dużo osób znaleźć takich, którzy powiedzą, o żabka, ale profesjonalne narzędzie. Ja używam tego, bo mi jest z tym wygodniej. Obcinaczki do skrócenia za dużego zapasu, który zostawiłem. Obcinaczki do elektroniki przydadzą się. No i tu jest taśma kupiona na AliExpress. To jest taśma miedziana. Ja zawsze tą siatkę, która tam jest, zawijam i zaklejam taką właśnie oto taśmą miedzianą. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest to bez sensu. Ja to używam. No i tyle. I jeżeli się komuś to nie podoba, to trudno. Ok, zaczynam łączyć. Przy łączeniu możesz zastosować typ A albo typ B. Ja będę stosował typ A. Dlaczego? Bo tak sobie ustaliłem według siebie, że chcę mieć po prostu połączone systemem A i systemem A będę łączył. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby połączyć w tym miejscu systemem A i tak samo po drugiej stronie, bo inaczej nie będzie działało tak, jak powinno działać.
To jest właśnie ta siatka, o której mówiłem przedtem. Nie używam tutaj terminologii książkowej, tylko dlatego, żeby każdy to mógł zrozumieć. I wszystkim tym, którzy za chwilę będą mnie tutaj opiniować, czy coś potrafię, czy nie, żeby wiedzieli, że to właśnie jest po to, żeby każdy zrozumiał. A jeżeli ktoś chce nagrać film i używać terminologii takiej, jakiej się powinno używać, to zachęcam do otwarcia kanału, albo nawet i nie otwierania żadnego kanału, nagrania takiego filmu i z chęcią go obejrzę. Ok, to mam poobcinaną folię. Bardzo ważnym jest, żeby nie pomylić białych żył. Jak widzisz, są tutaj cztery białe żyły. Do każdego koloru jest biała żyła. I nie możesz jej pomylić tylko dlatego, no bo nie będzie działać. No i druga ważna sprawa jest taka, że jak łączysz systemem A albo systemem B, to na obydwu końcach musisz zastosować ten sam system. No ja łączę systemem A, to jest taki, że akurat tutaj na tej naszej kostce, tak jak są tutaj te barwy, to tak trzeba je po prostu ułożyć.
No i gotowe. Teraz kolejne aż do zakończenia. No i szafa rakowa jest, została skończona. Patch panel złożony. Proszę bardzo, drugi jest założony dodatkowo. Może kiedyś coś jeszcze dołożę. Także no, tak u mnie to wygląda. Obiecałem wam, że to nagram, bo dużo osób też do mnie pisało, żeby nagrać filmik, jak to wygląda. I teraz tak. Stelaż pod... tutaj ten stelaż, to jest główny stelaż tej szafy mojej, został wykorzystany, to jest taki profil jak do drzwi, to jest 5 cm profil, on jest stabilny, stoi tutaj elegancko, proszę bardzo. Ten element z szafy rakowej starej został zdemontowany, która została przeznaczona na złom. Stwierdziłem, że mi się przyda, bo wiem co chcę zrobić, jaki efekt chcę uzyskać, wziąłem i wykorzystałem. Resztę półki, to jest wszystko do ogarnięcia, wiadomo. Zamiast szafy rakowej oryginalnej, no to stwierdziłem, że taka duża stojąca kosztuje 3000 zł, te mniejsze kosztują mniej, no ale są, to jest zrobione z regipsu i tutaj będą docelowo switche stały. Te pierwsze trzy porty mam jako zasilania, puszczony sygnał, jeden jest internetowy, drugi będzie telewizja, trzeci nie wiem, zobaczę, może telefon, coś tam sobie z routera puszczę, no a resztę to jest poszczególne rozprowadzenie na pomieszczenia. Tu przychodzi do tego switcha, to jest switch niezarządzalny, przychodzi sygnał i odejście na poszczególne urządzenia typu na przykład zasilacz do kamer lub do pokoju u córki. Właśnie pójdziemy tam zobaczyć. Tu jeszcze drzwi muszę wstawić, także cyk. Tak, laptop jest i w tym miejscu, a akurat tutaj z tyłu, tutaj widzicie, jest podwójne gniazdo internetowe, też złożone z takich samych końcówek RJ45 jak w szafie rakowej. Tutaj mam pod telewizor przygotowane. Mogę oczywiście puścić jakikolwiek inny sygnał, będę chciał. Tak jak wam już to tłumaczyłem przy filmie o skrętce. Jakikolwiek sygnał będę chciał sobie teraz puścić z tego pomieszczenia, ze switcha na przykład, z internetu, to będę miał internet. Będę chciał mieć telewizję, to sobie puszczę sygnał telewizyjny.
będę chciał internet, kamerę, na przykład drukarkę, cokolwiek, to po prostu przychodzę tutaj, przepinam z tego switcha do tego switcha w tym danym porcie tutaj, gdzie jest wpięte oczywiście z danego pomieszczenia. To co widać za moimi plecami, docelowo to będzie sterowanie schodami. Tutaj mam sterownik i w hurtowni kupiłem taką puszkę hermetyczną, jak będę składał, to też nagram film. No i tutaj to będzie wisiało na tej ścianie pod tym kanałem plastikowym. No i tutaj będzie sterowanie schodami oraz sterowanie roletami. Szafa rakowa została złożona. Plan na dzisiaj został zrealizowany. Tutaj te kable, które widać, to są rezerwowe kable, one będą tutaj zwinięte do góry. Tu jeszcze w tym miejscu, tutaj będzie przykręcona płyta regipsowa. I to wszystko będzie zamaskowane. Puszki hermetyczne, jakie tutaj są, to jest temat na kiedy indziej. Rozdzielnica jeszcze jest niezłożona, też jest temat na kiedy indziej. Także to jeszcze nie wszystko. I trzymajcie się ciepło, jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować mój kanał, polecam filmy obok. Cześć!